Kamil Łaszczyk byłby za kratami. Obserwuj po więcej ciekawostek. W szkole Kamil Łaszczyk ledwo przechodził z klasy do klasy. W domu u Łaszczyka nie było pieniędzy. Jak sam mówi, gdyby nie zaczął przygody z boksem, najpewniej byłby już za kratami. Kamil lubił się bić i często wdawał się w bójki. W trakcie swojej kariery pięściarskiej Łaszczyk miał trudny okres w życiu. Nie mógł wyżyć z boksu. Układał kostkę brukową razem z ojcem. Łaszczyk ciężko pracował na swój sukces. Kamil po walce z Ferrarim zarobił 12 razy więcej niż za jakikolwiek pojedynek bokserski w jego karierze. Można jedynie domyślać się tej kwoty. Jego promotorem jest Mateusz Borek.